Cześć, z tej strony Michalina, to jest Struna TV i jest ze mną Marcin, który przyjechał z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jakie koło reprezentujesz? Cześć, reprezentuję koło przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii. Pozwolę sobie wyjaśnić w ogóle, czym jest to koło, w ogóle czym jest radiologia zabiegowa, bo myślę, że wiele osób może nie wiedzieć. Wyobraźmy sobie dość nieprzyjemną sytuację, ale że jedna z naszych bliskich osób zasłabnie. Patrzymy potem, ma opadnięty kącik ust, ma niedobłat jednej kończyny. Są to oznaki, objawy udaru. Jeszcze 10 lat temu z czymś takim musielibyśmy po prostu się pogodzić i zobaczyć właściwie, jakie ubytki neurologiczne ta osoba będzie miała. Jednak dzięki rozwojowi medycyny i w naszym zakładzie dokonują się naprawdę niesamowite rzeczy. Sam jak byłem pierwszy raz, to nie mogłem uwierzyć. Polega to na tym, że wprowadzamy przez naczynia, przez małe nacięcie na tętnicy udowej, naprawdę mikroskopijne narzędzia. Są to po prostu długie cewniki i z tego miejsca właśnie w pachwinie dostajemy się aż do mózgu i potrafimy wyciągnąć właśnie zakrzep, który się tam pojawił. To oczywiście jedno z zastosowań, ale właśnie radiologia zabiegowa myślę, że to jest jedno z najlepszych opisów, z czym to się je. Od kiedy wasze koło działa i ilu liczy członków? Jak to wygląda? Nasze koło w tym roku obchodzi dziesięciolecie, a liczy około 50 członków. Myślę, że taki mamy jubileusz jeszcze nieświętowany, ale planujemy, żeby po prostu jakąś mini uroczystość w związku z tym zorganizować. A jak to wygląda z rekrutacją? Czy to są studenci konkretnych lat u was, czy to jest miks różnych lat? Znaczy, zapraszamy głównie osoby od trzeciego roku, wtedy mamy zajęcia z radiologii u nas na uniwersytecie i wtedy po prostu jest wzrost zainteresowania. Oczywiście nie mamy żadnych ograniczeń, ale właśnie po pierwszych zajęciach gdzieś jak studenci dowiadują się, czym jest radiologia i tak samo jak ja, są na tych zabiegach radiologii zabiegowej, to wtedy sami przychodzą do nas. A czy to jest inicjatywa czysto studencka, czy jest ktoś nad wami, jakiś opiekun? Jak to wygląda? Znaczy, oczywiście mamy panią profesor Annę Drake-Zbroję, jest to nasza opiekunka, która dokłada naprawdę wszelkich starań, żeby nas prowadzić. Jest to główna opiekun, ale również jest pani doktor Maryla Kuczyńska, która prowadzi sekcję ultrasonografii i współpracuje właśnie z nami, ćwicząc dość osobną dziedzinę radiologii. Oprócz tego jest mnóstwo lekarzy, którzy pomagają właśnie, studentów mamy aż 50, każdy z nich, prawie każdy publikuje abstrakt na konferencjach, więc będzie tutaj przez sprawne zarządzanie naszej opiekun dostajemy też się pod skrzydła innych lekarzy z zakładu. A gdzie was można spotkać? Konferencje, jakieś kongresy? Gdzie wyjeżdżacie? No tutaj muszę się pochwalić, bo naprawdę nasze koło oblega wiele konferencji medycznych, zarówno w Polsce, jak i dość mamy mocną ekspansję za granicę. I bierzemy udział naprawdę już w konferencjach specjalistycznych. Nie tylko w takie studenckie konferencje, ale też nasza reprezentacja uczestniczy w konferencjach. Na pewno w RSNA jest to główna konferencja radiologiczna w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też wiem, że osoby ode mnie z koła zarówno w Zagrzebiu były w tym roku, w Rzymie i jeszcze chyba nawet obiło mi się uszy, że tam była Australia. To szerokie pole działania. Też chciałam zapytać was o perspektywy działania koła. Czy macie właśnie jakieś planowane z wyprzedzeniem wydarzenia? Też chciałam się zapytać, jak się spotykacie? Czy to są cotygodniowe zloty, czy cykliczne spotkania? Tak, prowadzimy cykliczne spotkania. Nie są one co tydzień, ale mniej więcej raz na dwa tygodnie jest spotkanie merytoryczne, gdzie po prostu dzielimy się prezentacjami na temat radiologii. Są one przygotowywane zarówno przez studentów, jak i przez lekarzy. Natomiast jeśli chodzi o działalność koła, no, taką naszą
perełką jest konferencja, którą organizujemy. Jest to konferencja Nomad w języku polskim, przeznaczona właśnie nowoczesnym metodom diagnostyki. Ona odbywa się u nas na uczelni, zazwyczaj w wczesną wiosną, w okolicach marca, kwietnia. I myślę, że ona jest świetnym inkubatorem właśnie osób, które chcą rozpocząć przygodę z nauką. Ona jest polskojęzyczna, co dość jakby, myślę, że jest pozytywnym wyróżnikiem wśród konferencji medycznych, gdzie zazwyczaj są one w języku angielskim. Tutaj mamy możliwość w sumie na przyjaznym gruncie zaprezentowania swojej pracy, a naprawdę profesjonalizm tych prac stoi na najwyższym poziomie. Prezentowaliśmy w ubiegłym roku ponad 80 doniesień. Jak mi pamięć nie myli, to było nawet w granicach 10 ośrodków naukowych. No, w tym roku planujemy jeszcze szerszą tutaj promocję zastosować i po prostu skupić jak najwięcej osób z całej Polski. A gdzie możemy Was znaleźć w internecie, jeżeli ktoś chciał pogłębić swoją wiedzę po naszym wywiadzie? Tutaj właśnie, jak się przygotowaliśmy w ogóle do struny, nasze koło zostało wyróżnione jako nominowane do koła roku. Jednak tu jest nasza słaba strona, ponieważ no, nie mamy żadnego fanpage'a, gdzie moglibyśmy się chwalić swoimi osiągnięciami. Nasza komunikacja odbywa się głównie poprzez prywatną grupę na Facebooku. Ale myślę, że zarówno ten materiał, mam nadzieję, że będzie takim pierwszym podwaliną właśnie pod promocję naszego koła w szerszej społeczności. Ja właśnie bardzo kibicuję, jest się naprawdę czym chwalić, więc mam nadzieję, że ten materiał też będzie do tego okazją. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.